Domino! Nie idziesz ze mną? Domino... Domino nie idzie ze mną. Przyjechaliśmy pana Bułeczki szukać. Panie Bułeczka! No nie ma go tu. Ale... pójdziemy tam, na górę. Tam może będzie pan Bułeczka. Ale ja pójdę trasą trochę szybszą, bo Domino idzie naokoło. Ja idę na hardcora, nie? Oby to był dobry pomysł. Ała, to już był jakiś jeżyny. Ała, kurde. Przepraszamy. Ty, maliny. Jeżyny, co to jest? Co to jest? To się je? Dajcie kawałek. Dobre. Jeżynki. Domino niech żałuje, że jej tu nie ma. Ła, że idzie asfaltem. Ja idę trochę szybciej. Na tą atrakcję. Nie, ale jeżyn. Nikt tego nie zrywa. Co za Niemcy. Panie Bułeczka, szukam pana. Okej. Po jakimś polu nie będę łaził. Da się? Da się. Ale ładny widok. Panie Bułeczka! No nie ma pana Bułeczki. Przyjechałem i nie ma pana Bułeczki. Masakra. Dobrze, że skrót wymyślili. Patrzcie, jakie ładne widoki. Specjalnie w 4K. Na poszukiwaniach pana Bułeczki, bo mnie zaprosił do tego Dilsburga całego, czy jak ta miejscowość się nazywa. O, się stopałem. Nie wyrobię. Już nie te lata, nie ta kondycja. No i nie ma pana Bułeczki. Gdzieś tu powinna Domino zaraz iść. No to za chwilę popatrzymy. I gdzieś tu mieszka pan Bułeczka. Ale nie ma pana Bułeczki. A nie mojej Domino, więc zastanawiam się, czy to dobry pomysł. Nie do końca rozumiem tą atrakcję, abstrakcję. Zobaczymy. Zobaczcie z tej strony widok. Wygląda dość ciekawie. Ale swoją drogą pana Bułeczki nadal nie widać. Lipa na maksa. Muszę zajarcać i będziemy szukać generalnie z góry, z tej mega abstrakcji. Muszę przyznać, że widoki fajne. Ja sobie właśnie fajeczkę odpaliłem, ale się okazuje, że pana Bułeczki tu z góry nie poszukamy, bo ta atrakcja zamknięta. Niemieckie podejście. Nawet atrakcje na świeżym powietrzu zamykają. Ale
ale widok fajny. Przyznajcie. Jakaś ciuchcia tam jedzie. Nie wygląda to źle. Nie ma pana bułeczki! No szukam go i szukam. Tam patrzyłem. Nawet tu po kwiatkach patrzyłem, no nie ma pana bułeczki. A mnie zapraszał. Panie bułeczka, gdzie pan jest? Co oni tam wydobywają? Bo to jest kurwa jakaś wydobywa ziemi. Nie wiem, tam wydobywają, ale pana bułeczki chyba tam nie ma. I tam patrzyłem, też nie ma. Panie bułeczka! No nie odzywa się. Panie bułeczka, jak pan następnym razem zaprasza... To jak pan następnym razem zaprasza, panie bułeczka, to niech pan nam może adres poda. Chociaż to wszystko równo, bo... Co niektórzy adres podali i się wymiksowali z dzisiejszych wizyt. Na jedną wychodzi. Nie ma na co szykować, bo jest zamknięte. No zobacz. Witamy w Dilsburgu. Gdzie my jesteśmy? Tak? Dilsburg? Duisburg. O! Zamknięte. Zamknięte. Pan bułeczka zamknął. A, furtka w ogóle była. Nie ma. I po co ja tu tyle jechałem? Nie ma pana bułeczki. No pojechał. Też tak mówię. Trzymajcie się.